Siemaneczko, ziemaczki, ja jestem Kamilowski, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj, tak jak zwykle, historia o mnie. Coraz bliżej mnie poznajecie przez te filmy, coraz więcej tak naprawdę wiecie o mnie, więc kolejny odcinek dzisiaj z historii o mnie. Po prostu dzisiejszy temat odcinka to dlaczego umarłem i dlaczego umarł mój kanał, dlaczego moja osoba umarła na YouTubie i dlaczego po prostu mój kanał umarł. Dzisiaj o tym wam powiem, dlaczego tak się stało i wszystkiego się dowiecie w dzisiejszym odcinku, więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tam na dole, a ludzie z premiery, nie cykajcie się, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, a my możemy już lecieć do odcinka. Pamiętajcie, że każdy miły komentarz jest nagradzany serduszkiem, więc zapraszam was po prostu już do oglądania. Ogólnie to sorry, jakby się coś trzęsło czy coś, ale mój aparat po prostu nie ma teraz jakiegoś dobrego statywu, a ja sam siedzę teraz tutaj na łóżku, więc jakoś za bardzo ta jakość nie będzie dobra i aparat może się czasami trząść, ale ogólnie idziemy do tematu odcinka, dlaczego mój kanał umarł. Znowu się przenosimy do pewnej daty, jest to data kwiecień tego roku, czyli kiedy mój kanał rozkwita. W tym właśnie miesiącu, w kwietniu, przez cały kwiecień zyskałem 15 tysięcy subskrypcji. Jest to naprawdę przekozacki wynik w miesiąc udało mi się zdobyć taki wynik. Był to mój totalny rekord. Myślałem, że wtedy po prostu już prosta droga do 100 tysięcy, ale później od właśnie maja przestałem nagrywać, wrzucałem może jeden odcinek na miesiąc i właśnie to był mój błąd, ponieważ później dopiero na koniec wakacji zacząłem nagrywać filmy regularnie, czyli we wrześniu zacząłem nagrywać filmy regularnie i moja ta właśnie przerwa, którą tak naprawdę miałem przez 3 miesiące, to był mój największy błąd w moim życiu i po prostu tylko i wyłącznie dlatego mój kanał umarł, ponieważ nie nagrywałem bardzo długo filmów. A na przykład była też taka sprawa, że przez cały rok 2019 wrzuciłem tylko 2 filmy, nie robiłem żadnych live'ów, tylko 2 filmy, więc to też przerwa roczna też coś dała i też bardzo źle podziałała na mój kanał, więc niestety, ale tutaj dwa aspekty się biorą, czyli przerwa paromiesięczna w tym roku i przerwa roczna od 2019 właśnie do końca 2019, bo dopiero 30 zacząłem streamować. Czyli po prostu po przerwie, więc po prostu tylko i wyłącznie dlatego mój kanał umarł, ale wydaje mi się też po prostu, że nie nagrywałem nic ciekawego, nagrywałem cały czas to samo i dlatego mój kanał coraz bardziej umiera, coraz bardziej spadają te statystyki, dlatego za niedługo zaczynam po prostu nagrywać filmy po prostu dobre. W tym momencie już zaczynam, jak widzicie, vlogować, dopiero się tak jakby poznaję z tym i ogólnie sorry ogólnie za mój wygląd, ale jest w tym momencie godzina 3, nie wyglądam jakoś za dobrze, zresztą to nie o tym temat, więc no za niedługo zacznę nagrywać w końcu jakieś porządne filmy i właśnie też chciałbym, żebyście wy podesłali mi jakieś ciekawe tematy na odcinek, co mogę zrobić, co mogę powiedzieć, o czym mogę nagrać film. Wszystko podsyłajcie na Instagrama Kamilowski Podłoga, macie link w opisie, także na mojego Discorda możecie wpadnąć, bo jest tam 5000 osób. I co? Po prostu dlatego mój kanał umarł. To co wam powiedziałem, to jest naprawdę prawda. Dlatego mój kanał umarł, więc jeżeli się zastanawialiście, dlaczego mam takie słabe statystyki, jak na tyle subów, to właśnie dlatego, ponieważ miałem dużo przerw. W moim życiu miałem dużo przerw, ale mam nadzieję, że teraz mi to po prostu nie będzie mieli za złe i będzie mnie dalej oglądać, bo ja będę naprawdę dla was teraz streamował codziennie, a odcinki będą się wrzucać co 3 albo co 4 dni. Mam nadzieję, że właśnie takich filmów będę wrzucał 2 razy w tygodniu. Wrzucę też jakiegoś K-dropa, Hellface'a, wrzucę kurde jakieś też vlogi, gry, vlogów będzie więcej, aczkolwiek ja nie mam żadnych pomysłów na filmy, dlatego najlepiej jakbyście wy mi podsunęli jakieś pomysły właśnie na Instagramie, więc zapraszam was na Instagrama, a na tym Instagramie właśnie w dniu, kiedy to widzicie, o tej godzinie będziecie mieli takie coś jak pytania, czyli możecie zadać mi pytania do Q&A, bo nagramy sobie kolejne Q&A już za niedługo i pamiętajcie też, że za niedługo będę budował swoje nowe stanowisko, nowe studio, więc oczekujcie filmu, bo taki będzie. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, stawcie łapkę w górę, subskrypcję, widzimy się już za 3-4 dni, do zobaczenia. Na razie, cześć i siema!